Cześć, pewnie nie mogliście się już doczekać tego odcinka, czas na mój turniej UEFA EURO 2020, ćwierćfinały, no i co moi drodzy, polecimy od razu z grubej rury tutaj, pierwszy ćwierćfinał, Polska-Portugalia, rewanż za EURO 2016, też w ćwierćfinale, tam pokarnych przegraliśmy, no właśnie, czy to w ogóle będzie rewanż, czy uda nam się tym razem wygrać? Zobaczymy, zobaczymy jak to się tutaj potoczy. Także będzie niesamowicie ciekawi dzisiaj. Zobaczymy, czy Polska awansuje do półfinału, były by, by mega. Ale nie można zapominać o drugim dzisiejszym ćwiercinale. Też niesamowicie ciekawy: Belgia kontra Holandia. Więc derby, wielkie derby Beneluxu. Oj, tutaj w tym meczu będzie ogień na boisku, będzie się działo. Zobaczymy kto tutaj wyjdzie Także dwa niesamowicie ciekawe mecze e, Tak to się tutaj prezentuje No i oczywiście zwycięzcy tych dwóch meczów Zagrają ze sobą później w półfinale Mamy nadzieję, że tam będzie Polska no, Ale zobaczymy wszystko e, Wezmę sobie tutaj oczywiście trzy saszetki Raz, dwa i trzy Dobra, także lecimy z tematem Karta spe specjalna To są oczywiście dwa gole w przypadku remisu będzie oczywiście tutaj dogrywka. Także zaczniemy: jest Szwajcaria, Szaka, Austria, Dragowicz, Rosja, Dania, Rosja, Austria, Czechy i Anglia. No czyli jednak w pierwszej saszetce... Bez goli, ale mam nadzieję, że to jest taka cisza przed burzą. Zaraz tu pan jakaś petarda, która nam tutaj emocje rozbudzi do czerwoności. Polecimy odtąd. Szwajcaria, Walia, jest. Gol właśnie Frankie de Jong, ten młody z Barcelony, zdobyła gola dla Holandii, a właściwie do, dla Królestwa Niderlandów w meczu przeciwko Belgii. To Holandia tutaj jest na razie bliżej półfinału. Ale tu jeszcze wszystko może się e, rozstrzygnąć. Walia. Jest! Jest Polska, moi drodzy. Magic moment, magic moment się oczywiście liczy też magic moment. Polska zakwalifikowana do Euro 2020, karta specjalna jako dwa gole, ale się to ułożyło, ale się to ułożyło. 2-0 dla Polski mamy, ale z Portugalią nigdy nie wiadomo. Oni będą walczyć do samego końca. Anglia. The Wall, Trio, for McGuire, King Szwecja, Lustig i Niemcy. Cała jedynastka Niemiec. Wow! Naprawdę się do nas świetnie układa. 2-0 wygrywamy. Holandia 1-0. No ale ostatnia sażetka tutaj moi drodzy o wszystkim zadecyduje o Tutaj jest w ogóle jakaś oklejona czymś, bo to tak kupowałem właściwie. No, lecimy, lecimy z tematem tutaj, moi drodzy. No i kartę specjalną zostawię na koniec. Ukraina, Rosja. No niestety. Portugalia, tak jak mówiłem, będzie walczyć do samego końca Jaumutinho. Ale na razie 2-1 prowadzimy. Także nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Włochy, Chiesa. Stadion w Rzymie. No i trzy karty specjalne na koniec. Tutaj wszystko się rozstrzygnie. A! Nie... Dwie karty jednak będą specjalne. Mbappé tutaj wpadł. Nie! Ja pierdo! Serio? Pepe. Karta specjalna liczy się jako dwa gole. No, niestety, tak pięknie się to dla nas zaczęło: jak na Euro 2016, co tam w drugiej minucie już gola strzeliliśmy. A. No niestety, Portugalia 3-2 znowu wygrywa, ale tu jest karta. Tutaj jest karta specjalna. To musi być Polska. Polacy, walczcie do samego końca. Potraficie to zrobić. Jesteście w stanie to uczynić. I czy zrobimy to? No nie, niestety. Włochy. jednastka z Włoch. No niestety. Pięknie się to dla nas zaczęło, niestety. Znowu, znowu odpadamy z Portugalią, tą przeklętą Portugalią, można by powiedzieć. Walczyliśmy, walczyliśmy do samego końca, ale no niestety nie udało się, tak to już w piłce nożnej jest. No i to właśnie, no niestety nie Polska, Portugalia zagra w półfinale z Holandią. No ale zanim on, to czas jeszcze na dwa ostatnie mecze ćwierćfinałowe, Ukraina, Francja, także Chorwacja, Dania, także Zobaczymy jak to się potoczy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie, także zapraszam Was na jutro. Trzymajcie się. No niestety nie zakończyło się to po naszej myśli, były emocje, ale tak to już jest. Cześć.